Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Helena Janus, a to jest Małgorzata Wróblewska i witamy Państwa w listopadowym wydaniu Cover News. Za nami kolejny miesiąc pełen wydarzeń, dlatego specjalnie dla Państwa stworzyliśmy krótkie podsumowanie. Oprócz tego w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Szybkie strzały z naszymi nauczycielami. Przepowiednia od wróżki na grudzień. Zapraszamy! Listopad, miesiąc nadziei. Oprócz tąd sprawdzianów i karkówek odbyło się również wiele wydarzeń. Pod koniec października uczniowie ruszyli na stary cmentarz, aby przygotować groby osób związanych z pierwszego RO na wszystkich świętych. Tydzień po święcie zmarłym w ramach obchodów 11 listopada został ogłoszony Tydzień Niepodległości, a uczniowie napisali listy do powstańców. Zgodnie z tradycją z tej okazji odbył się również apel poprowadzony przez pana profesora Telekę. W tym samym tygodniu, po 9 listopada, odbyło się spotkanie z naszą absolwentką, panią sędzią Anną Marię Wesołowską, która opowiadała o pracy sędzi i historii związanej z jej zawodem. Ogromne emocje w uczniach wzbudziły szkolne Andrzejki, które odbyły się na długiej przerwie 30 listopada. Największą gwiazdą była wróżka Salmonella, w której rolę wcieliła się pani profesor Jolanta Lauk. Oto kilka krótkich rad od naszej szkolnej jasnowidzkiej. Jaka jest pani rada? Michalina, weźmie studiować. Czyli powtarzamy, żeby się wreszcie czegoś nauczyć. A może też na grudzień, tak żeby... Na grudzień. Cieszmy się, że mamy krótki miesiąc i proponuję, żeby to nauczyć. A uczymy się od pierwszego stycznia. Oczywiście. Michalina, wszystkie opowieści to też uczniowie, to jest między bajki, a uczniowie zawsze myślą. Dziękujemy wróżce za tą pozytywną przypowiednię, a teraz zapraszamy na szybkie strzały z naszymi nauczycielami. Jakie ma pani pasje poza nauczanym przedmiotem? Niestety one są związane ściśle z nauczanym przedmiotem. To czy moja pasja to mój ogród. Wprawdzie o tej porze roku odpoczynek w pracy wiosną, latem i jesienią. A co by pani chciała zrobić w święta? Święta spędzam moją bliższą, dalszą rodziną. No i mam nadzieję, że znajdę wreszcie czas, by móc sobie odpocząć, czytając jakąś dobrą książkę. I teraz najważniejsze pytanie. Czy pani profesor woli winogrona białe czy czerwone? No tak się składa, że nie mogę jeść winogron. Natomiast jeżeli chodzi o moje preferencje, to ostatnio bardzo mi smakują winogrona moskowskie. One są dosyć słabe, ale są fantastyczne. Dziękuję. Proszę. Jaka jest pani pasja? Moja pasja to śpiewanie, podróże, no języki obce. A co pani pasja? Aby niespodzianki. Więc czekam, co się zdarzy. A ty nagroda białe? Najważniejsze był bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie dziennikarzu. Jakie są pana pasje takie poza historią? Stare motocykle. Stare samochody. Znaczy, może bym przestarcił, że stare, bo raczej Youngtimer. Czyli na przykład takie konstrukcje jak Fiat, Super RR, czy wyroby warszawskiej fabryki motocykli. Mam dwa duże Fiaty i OFM-ki dwie. Jedna już gotowa, a druga dopiero rekonstruowana. A co by pan chciał dostać na święta w tym roku? Ja już wszystko mam. Ja co bym chciał dostać? Normalność polityczną w Polsce, ale to nawet nie jest gwiazdka z nieba. Tego się chyba nie doczekamy. No właśnie. To teraz najważniejsze pytanie. Największy dylemat zawsze jest. Winogrona białe czy czerwone? Czerwone, bo ja mam na wsi czerwone. Znaczy różowe i czerwone. Białych nie mam. Białe zawsze wymarzają. Dziękuję. My się z Państwem żegnamy i zapraszamy na koniec do zaległego kącika literackiego. Dziś jestem z Maćkiem Mateuszem i będziemy troszkę rozmawiać o filmach.
odpowiedź. A bajka teraz? Dla mnie wciąż szlej. Sentyment się ma. Wasz ulubiony kryminał. Może być komedia kryminalna, bo tego u was chyba całkiem sporo. Adventura. Ja myślę, że Sherlock Holmes. O, no to jest dla mnie. Film czy serial? Film. A jak śmiesz, ja wolę serial. A co do trailerów, to jaki jest wasz ulubiony? Ulubiony trailer. Dla mnie myślę Milczenie Owiec. Klasyka. Klasyka, no. Ciężko jest wiedzieć, bo ja mało trailer oglądałem, ale nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że Endgame może. Król Lew czy Coco? Król Lew. Whiplash czy Tippy Boom? Whiplash. Dobrze. Na noże czy Zabójcze Rejestr? Na noże. Incepcja czy Tenet? Incepcja. Rango czy Gnijąca Panna Młoda? Gnijąca Panna Młoda. Okej. Okay. Skazanie na Szałaszek czy Zielona Mila? Skazanie na Szałaszek. No okej. Okay. Marvel czy DC? DC, zdecydowanie. To jest kontrowersyjna opinia. Ja ciebie. Shrek czy Cudowny Chłopak? Shrek. Nie było innego wyboru. Nie wiadomo. Kung Fu Panda czy Jak Wydresować Smoka? Jak Wydresować Smoka. Ale Kung Fu Panda też jest super. Mogę się zgodzić. 007, no, czyli James Bond czy Mission Impossible? 007. Ale Mission Impossible też ma trochę krótszą historię. Więc po prostu 007 miał więcej okazji. Ma to sens. I Dirty Dancing czy Mamma Mia? Mamma Mia. Bohemia Rhapsody czy Jestem Bogiem? Bohemia Rhapsody. Wściekłe Psy czy Pulp Fiction? Pulp Fiction. Nie wiadomo. Klub Winowajców czy Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Joker czy Batman? Dobrze, który, ale głównie Batman. No, dobrze. Guys, we are in Gdynia, it's big city. Next to Baltic City is Free City, Free Miasto. I don't know how to say that in English. Come on. There is this big Copernicus. Someone is down and put on the ship. Very good view. A lot of beautiful women in Gdynia. Oh, these people told us to get out. Now, what I want? Come on, come on. It's open, so we can go. Now it's closed. We can go there. We can get through emergency doors. Ha ha ha.